Arkadiusz Jaros, wegetarianizm, mity i fakty. Wegetarianizm, mity i fakty. Arkadiusz Jaros. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie, lecz sam też powie, że nic nad zdrowie. Szanowny panie przewodniczący, szanowni toastmasterzy, szanowni goście. Tak o zdrowiu pisał Jan Kochanowski już blisko 500 lat temu. Czy możemy być zdrowsi? Czy możemy żyć dłużej w szczęściu? Podam receptę Andrzeja Rosiewicza. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja proponuję inne rozwiązanie. Wystarczy zrezygnować z jedzenia mięsa i zostać wegetarianinem. Wegetarianie żyją średnio od 6 do 10 lat dłużej. Jest to jeden z powodów, dla których warto zostać wegetarianinem. Ponadto, jak wskazują autorytety naukowe, wegetarianie są zdrowsi. Zapadalność na choroby raka zmniejsza się o 60%. Wegetarianie mają niższe ciśnienie krwi, niższy poziom cholesterolu, ponadto dużo rzadsze choroby układu krwionośnego. Wegetarianie mają też silniejszy układ immunologiczny, w związku z tym rzadziej zapadają na powszechne choroby, takie jak angina czy grypa. Na temat wegetarianizmu powstało szereg mitów, które są rozpowszechniane przez jego przeciwników. Przytoczę kilka z nich. Mit pierwszy. Wegetarianie są osobami o ociężałym umyśle. Bym powiedział wręcz przeciwnie. Przede wszystkim jedzenie mięsa mocno obciąża organizm. Proces trawienia trwa długo i wymaga dużego nakładu energetycznego. Ponadto wraz z mięsem spożywamy dużą ilość substancji, która jest całkowicie zbyteczna. Począwszy od nadmiaru aminokwasów, mocznika, hormonów zwierzęcych, a także antybiotyków, które zwierzę spożywa wraz z paszą. Jeśli chodzi o hormony zwierzęce, na uwagę zasługuje adrenalina. Jest to hormon strachu. Jego zawartość zależy od stanu świadomości zwierzęcia w chwili śmierci. Proszę wyobrazić sobie, co myśli i czuje krowa lub świnia, czekając na egzekucję za pomocą wysokiego napięcia. A co myśli i czuje kurczak powieszony na przynośniku głową do dołu i czekając na dekapitację za pomocą piły tarczowej? Nie wszędzie zabijanie wygląda tak samo. Muzułmanie zabijają z zaskoczenia, oszczędzają zwierzętom przez to cierpienia i strachu, a sobie dużej dawki adrenaliny. Inaczej jest w krajach Dalekiego Wschodu. Tam przysmakiem jest mięso zwierząt, które przed zabiciem bije się, traktuje tak, ażeby mięso napuchło. Wiele znanych osób rozwijało swój intelekt o dietę bezmięsną. Przytoczę kilka z nich. Leonardo da Vinci, Lew Tolstoj, Erasmus z Rotterdamu, Albert Einstein, a ponadto wielu innych. Mit drugi. Dieta wegetariańska jest monotonna i niesmaczna. Proszę Państwa, świat roślin jest światem bardzo bogatym. Na stole wegetarian możemy spotkać szereg roślin, szereg produktów roślinnych, których, jak sądzę, wielu z Was sobie nawet nie wyobraża. Wśród zbóż nie kończymy spożycia wyłącznie na zżycie pszenicy, ryżu. Można spożywać też produkty z orkisza, produkty z amarantusa i jeszcze inne. Ponadto pełna gama roślin strączkowych, wspaniałych warzyw i przypraw. Kolejny mit. Kuchnia wegetariańska jest droga i nie na kieszeń każdego z obywateli. Podobnie jak kuchnia mięsna, tradycyjna, może być kuchnią ekskluzywną, tak samo może być kuchnią ekonomiczną. Wszystko zależy
od tego, ile czasu możemy poświęcić na przygotowanie posiłków, a ponadto od samej gospodarności. Mity, o których mówiłem, sądzę, że trafią do waszego rozumu. Teraz przedstawię coś, co winno trafić do waszego serca. Mit czwarty. Wegetarianie nie są atrakcyjni dla płci przeciwnej. Kilkanaście lat temu jechałem komfortowo pociągiem z Sandomierza do Warszawy. Sam w przedziale, zimowy wieczór. Na jednej ze stacji przysiadła się urocza młoda pani. Okazało się, że jest kosmetyczką. Opowiadała o tajnikach swojej pracy. Na koniec powiedziała, jest grupa ludzi, która nie ma problemu z cerą. Są to wegetarianie. Dieta bezmięsna w pełni pozwala na pełne życie emocjonalne, ale i seksualne. Ponadto wegetarianie znają pewne tajniki, aby być ponadprzeciętnym w tej dziedzinie. Można spożywać orzechy, pestki z dyni, arbuzy, daktyle, a ponadto swoje posiłki przyprawić lubczykiem. Sposób znany już od wielu stuleci. Wybór należy do państwa. Ja wyboru dokonałem już ponad 20 lat temu. Wówczas były puste półki sklepowe. W restauracjach i barach ciężko było znaleźć cokolwiek bezmięsnego. Teraz jest znacznie łatwiej. Lekarze ocenili stan mojego zdrowia jako bardzo dobry. Stan mojego umysłu i ducha proszę ocenicie sami. Dziękuję.